Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpie, to jest już kolejny odcinek naszych przygód z Raton Hackettonem w dodatku Tyrania Króla Waszyngtona, epizod pierwszy Haniba. No i dobra, kierujemy się do celu misji, ale pewnie po drodze możemy się nabawić potyczek, chociaż ja bym wolał unikać tego. Bo wiecie, zbytnio dużo walki też nie chcę, bo to by czasu mi zżerało, dlatego wolę unikać konfliktu. O, dobrze. I sobie idziemy po prostu. Mimo tego, że nie lubię chodzić po śniegu, to fajnie to nawet wygląda. Tam jest jakaś skrzynia, ale wiecie, nie mam jeszcze tej mocy, żebym mógł sobie tak po prostu tam pójść i ich ominąć i jednocześnie podkraść skrzynię, której pewnie jest jakaś tam zawartość. O, proszę. Coś tam jest. No i jak ja teraz wyskoczę? A to pewnie... O, tak. O, tam jest jakiś konwój. To możemy... Ale nie, ja nie mam tych... Nie mam tej mocy, to nie będę ryzykował, wiecie. Wolę działać już po cichu. Ale tu jest... To jest jakieś wspomnienie. Tutaj, o, jak widać. O, tutaj właśnie w tym miejscu zabiłem Charlesa Lee. Co się do mnie dobijacie? Wilki, kurde, się znalazły. Dobra, trzeba im spieprzać. O, jak warczą. Kurde. Takim... Jop! Całym stadem wrzeszczą. Jak mnie to rozpieprzyło. Nie, no... Aj, nie doskoczę tam nawet. Wal się, wilczku. Ale te wilki mnie rozpieprzyły. Tak całym stadem wrzeszczą. Normalnie z tego może utworzyć jakąś muzykę. Dobra, ale nieważne. Idziemy na ten cel misji. No tu raczej... O, tam jest Stuksiana. Sobie do niego wskoczę. O, pięknie. Kurde, znowu jakiś wilk. Nie no, szału mogę dostać. Ja muszę unikać tych konfliktów. Nie chcę się męczyć. O, tu jakaś skrzynka, którą mogę spokojnie podkraść. Bez problemu. I co w niej? Skrzynia jest dobra. Trzeba się do nich, aby zdobyć ich zawartość. Strzały, jak miło. I surowe mięso. Fajnie. Dobra, idziemy do tego celu misji. Okej, oczko. Kurde, spieprzeć. O, tu możemy zaraz pomóc cywilowi. Trzeba mu dać jakieś jedzenie, czyli to surowe mięso, które przed chwilą zebraliśmy. To możemy się tam skierować i im podarujemy nieco. Proszę. Smacznego. O, strzałki z liną i naboje. O, to mamy pistola. To ja sobie zmienię na pistola, bo ja wolę pistoletem naparzać. Mocniejsza jest. Aha, dobra. Pomogłem komuś umierającemu z głodu. To mnie cieszy najbardziej. Lubię pomagać. Tak jak powiedziałem. Ale tak całe życie, no, bez przesady, jakąś trzeba pracę inną wykonywać. No i już jesteśmy prawie na szczycie góry Wielkiej Wierzby. Się tam wspinamy po tym śniegu, ciężkim śniegu. I wykonujemy kolejną misję. Tak jak mówię, jak czasem napotkam jakieś skrzynki albo coś, to ja po prostu to zbiorę albo komuś pomogę. A tak to będę szedł w stronę misji fabularnych, żeby, wiecie, szybko przechodzić. Też mi się nie chce tego wszystkiego zbierać. A tak to po nagraniu mógłbym sobie to zbierać wszystko, ale to by za dużo też czasu zżerało. No, tu możemy sobie zapolować. Zrobię to. Tylko w tym przypadku tu mi się by łuk przydał. To będzie czwóreczka. No i gdzie ten ryś? Super. Ja nie widzę tego rysia, powiem wam szczerze. Po gówno to wziąłem, szczerze mówiąc.
O, jakieś trupy. Nie fajnie, nie fajnie. No i dobra, mamy tu naszego brata. Dobra, wyprawa do świata nieba. Tak będzie się nazywał kolejny odcinek. Tak myślę, przynajmniej. You are on your own now. How dangerous is it? Each journey to the sky world is unlike any other. Ooh. For some it is very dangerous. You will find your answers at the very top of the willow. Dobra. Spoko. Ej, dobra, wejdź na szczyt czerwonej wieżby. Okej. No to się wspinamy. Jak to zwykle się wspinałem zawsze po tych drzewach. Nie, wspinaczka po drzewach to jest jeden chyba z najlepszych rzeczy, jakie mogli utworzyć w Assassin's Creed III. Myślę, że dziadek Conora też będzie umiał się wspinać po drzewach, bo to jest naprawdę coś pięknego. Dobra. No i wyrywamy korę dziewiczą z korony drzewa. Pięknie, mamy kawałek czegoś, tej kory. I do sianka, wróć do ognia, by zaparzyć herbatkę. Dobra. A ten się boi ognia jeszcze. A co ty robisz, Conor? Medytujesz jeszcze przed wypiciem herbaty? Jeszcze w taki mróz? Chłopie, weź się stuknij. Dokładnie. Łapa w górę za to. Gul, 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 gul. Co się z tobą dzieje? Fu! O kurde. Zatrułeś się, czy co? No tak, to jest jak się pije herbatę z korą. No, trzeba być naprawdę stukniętym. Animus się włączył nagle. What the fuck? Nie, to już było dziwne. Ekstremum dziwne. No, Animus się restartuje. Oszalał. Gdzie jest jego ciuch? Jego czapka? No, w końcu jego kitka jest. W końcu wygląda jak należy. Tu są jego rany, blizny po wbiciu ostrza z muszkieta i kulki. Wilczki! Co one tu robią? Czemu mnie nie atakują? To nawet już jest dziwniejsze niż to, że moja matka, znaczy matka Conora żyła i to, że Waszyngton jest opętany. Dobra! Podążaj za wilkami, podczas poślizgu nie dotykaj skał. Dobra. Spoko. No już mi się to podoba. Kurde, ale zlagowało na chwilę. Działamy tak jak trzeba. Spoko. Pięknie. A to tutaj. O, pięknie. Nie no, spinaczka po drzewach w Animusie, fajnie. Trochę dziwne, ale fajnie. Dobra. O. O kurde, o, skały właśnie. Muszę się starać ich nie dotykać. Czekaj, czekaj, chcę się tu wspiąć. O, dobrze. Jep. O tak. Ach, bo naciskam jeszcze E w czasie biegu, żeby wykonywać te fajne triki. No i dobra, i za wilkami idziemy. Podążamy. Dobra, czyli tutaj mamy iść. Jak mnie mam. Wilczki! Teraz coś tu wyczułem. To są jakieś. O, tu jest łoś. Dobrze. Dobra, biegniemy dalej. Świetnie. Pięknie. Fajnie, że mogę podążać za wilkami, wspinając się po drzewach. O, pięknie. Wow! Dobra. To już trzeba uważać. Dobra. Kolejne skały. Nie wolno ich tykać. Yeah. Dobra. Wilki. Dawać mi wskazóweczki. O, tu mamy drzewo, którym się możemy wspiąć. Dobra, jakieś wskazówki, tipy. O, tam trzeba chyba iść. O, doskonale.
doskonale. O, proszę, mamy łosia. I dalej biegniemy. Łop. No, kurde. A, teraz tutaj. Ło! Dobra, teraz trzeba już ekstra uważać, żeby nie wpaść w te skały. Pięknie. Chcę się tam dostać. O, skoczyło mi się fajnie. Dobra. Wykonałem opcjonalną misję. O, tam idziemy wilka, tam biegnę. Pięknie. Zaraz wytropimy kolejnego łosia. I wilki teraz sobie tam biegną. Dobrze. Dobrze, dobrze. O, mamy łosia. Pięknie. Co się teraz stanie? Woo! Jaka transformacja! Kame, hame! Ha! Wow, wow. O kurde! To już nie jest normalne. Dla mnie to już nie jest Assassin's Creed, powiem wam szczerze. Te moce, kurde, to już naprawdę, to jest coś nienaturalnego. Okej, okay, wilczy płaszcz. No i to jest właśnie ta nasza moc. I ubijamy łosia. Proszę. I wykonaliśmy wszystkie misje opcjonalne. Smacznego, wilczki! Buon appetit! Żywcie się tym, co macie. Tym, co wam dałem. Jak to wygląda? Jednocześnie to jest fajne, jednocześnie to jest odrażające. Wyprawa do świata nieba. I full synchronization. Pięknie. Ekstra. Zobaczymy, co dalej się stanie. No, chyba się już obudzimy. Tylko coś z nami będzie nie tak wtedy. Zapewne. What the fuck? Czemu ja tu śpię z tym łosiem? Fu. Nie, to nie mógł być sen. Chłopie. Was it just a dream? Nie, nie jest sen. Could I actually... You best stop moving. O, grozisz mi? O kurde, jestem otoczony. A, to dam radę. Co mnie popychasz, durniu? Nie, ukradli mi to małka. Jakie złodzieje. They have taken it. I shall enjoy getting it back. Zobaczmy, co z moim EQ. Nie, wszystko zabrali. Jakie dranie. Dobra, mam przynajmniej ukryte ostrze. Tam się przejdę po tą skrzyneczkę. Bo mogę przecież w czasie misji to zrobić. Nikt mi nie zabroni. Tu mam tą skrzyneczkę. Sobie ją wezmę. Skrzyneczka. O, maksymalna liczba strzałów. Pocisków. Dobra, wiecie co? Trzeba będzie trochę naładować życie. Nie będę też całe życie z tym chodził, z tą mocą. Dobra, włączymy sobie już tą moc. Sobie tam pójdziemy. O, tam mamy kolejną skrzynię. O, dobra, możemy już tam dalej iść. Wiecie, będę sobie tak co chwilę wyłączał, żeby życie mi się regenerowało. O, wiecie, nie chcę dopuścić do tego, żeby, no, wiecie, moja moc osłabła. Dobra, trzymaj to, trzymaj to. Zaraz ci się życie naładuje. Dobra. Okej, okay, odczekamy chwileczkę. Nie ruszając się nawet. Dobra, idziemy tam do kolejnego budynku. Może coś tam znajdziemy. Okej, okay, zregenerujemy sobie nieco życia. Tutaj trzeba uważać na nich, tak jak mówię, żeby nas nie wykryli. I przytrzymujemy. Oczko. Zaraz będzie otwarte. I tu też nic nie ma, ale dziwne. Okej. Okay. Tam mamy skrzynkę, tylko nie wiem, gdzie ona jest. Albo w jakiejś jaskini, albo na górze. Chociaż wątpię, żeby była na górze. Ale to zaraz zobaczymy. Okej, okay. Nie, no, no zajebista moc, według mnie. Coś takiego też bym chciał, tak przenikać przez wszystkich, tak bezcielesnie. Dobra. Ja
pieprzy, to jeszcze ten koleś za mną łazi. Aż niebezpiecznie trochę, nie? Dobra. Ej, kurde, chłopie. Dobra, no to zaraz mu pomożemy. Kurde, konwój odjeżdża. A nie wiem, co zrobić najpierw. Wolę tam ten konwój uwolnić. No to uwolnimy konwój, nakarmimy mieszkańca i zakończymy odcinek. Tak będę po misji robił, żeby wiecie, też nie było za długie. Żeby nie było to super mega długie. Chwileczkę. Weźmy sobie ukryte ostrze, to będzie tak najlepiej. Kurde. Aj, ale to teraz zawaliłem. Dobra, chwilę odczekamy, aż nam się życie zregeneruje. No chłopie, skończ mnie już szukać, tylko idź dalej za nimi. Jak się koła bugowały. Jak się kółka bugowały, kurde, no nie mogę. Oj, ten Assassin's Creed mnie zadziwiłem, naprawdę, no. Przegość. Dobra. Podejdę sobie do krzaków. No jakim cudem mnie zauważyli? Przepraszam bardzo. Nie rozumiem tego w ogóle. Ja tego nie kapuję. Jak oni mnie zauważyli, skoro byłem na tych krzakach? No i dobra, teraz ich trzeba powybijać. Kurde. Dobra. Aj, jakoś mi to poszło. Byle jak, ale mi poszło. Dobra, otwieramy te drzwi. Uwalniamy cywili. I jeszcze jedną klatkę trzeba otworzyć. Okej, tam jeszcze mieliśmy cywile do nakarmienia. Więc też to zrobimy, zanim zakończymy odcinek. Okej, no zaatakowaliśmy ten jeden konwój. Teraz chcę tylko jeszcze... O, może w końcu zapoluję na coś. Bo ostatnio coś mi się zbugowało, to polowanie. O, proszę. Teraz mogę sobie wziąć łuk. Albo nie, możemy przez wilczym płaszczem chodzić, skorzystać z tego. Też możemy, przecież to chyba też jakaś specjalna moc na polowanie. No i patrzcie. Jep. I widzicie, skuteczne. Teraz możemy oskurować. No i sobie to mięsko zdobyliśmy. Specjalne. Dobra, jeszcze nakarmimy tego mieszkańca. O, widzicie, tam jest. Tylko znowu muszę unikać konfliktu między tymi strażnikami. Najlepiej teraz sobie uaktywnię wilczy płaszcz, żeby mnie nie musieli obserwować. Dobra. Umknąłem im. Co tam patrzy? Wow, prawie mnie wykrył. Proszę, masz tu mięcho. I teraz dotrzemy tam do celu misji i tam zakończymy drugi odcinek. O jest. Jak ty tam się guzdrasz po tym, po tej wodzie, w tym płaszczu wilczym. Dobra. Dobra, to sobie podejdziemy, żeby naładować życie. Nie no, zarąbista moc. Według mnie to jest chyba jedna z tych najlepszych, unikalnych mocy, gdzie po prostu możemy każdemu umknąć i niezauważalnie, niewidzialnie się przedostać przez wszystko, co możemy. Dlatego uważam, że no to jest naprawdę duży plus. Tu już możemy chodzić bez problemu, a zapolujemy jeszcze, czemu by nie. Tak na koniec i zakończymy odcineczek.
No, tam mamy bobra, który powalił to drzewko. Może tak poczekamy chwilę, żeby nam się żyćko naładowało. Dobrze. No to na bobra. Na bobra. Czochraj bobra, bobrze. Ciul. Dobra. Teraz oskurujemy zwierzę. No i możemy już tam biec. Nie musimy włączać tej mocy, bo to już niepotrzebne. I tam zakończymy odcinek. Dobra, dziękuję wam bardzo za obejrzenie drugiego odcinka z Assassin's Creed 3. Myślę, że wam się spodobał. A jeśli tak, to nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Ja się tutaj już z wami żegnam. Z tej strony był Skorpio i Raton Hacketon. I trzymajcie się, na razie, do następnego odcinka.